Witam serdecznie. Las w rzeczywistości, wiesz, po 70 latach powinno się wycinać i sadzić nowe, ale oczywiście, że powinny być nasadzenia, bo las co 3 pokolenia powinno się wycinać. I z tym, że dzisiaj są inne odmiany drzew i wiesz, my się troszeczkę upieramy przy tym wszystkim, ale co do Bieszczad, to całkowita racja. Gdyby były nasadzenia, gdyby były te nasadzenia dosyć poważne, to byśmy mogli coś skonsultować w tych układach. A tak, to jest tylko takie, nazwijmy to, marzenia, że nic się nie stanie, bo wytniemy las. Tylko kiedyś pola były ogrodzone takimi laskami. Bardzo to się nazywało laski chłopskie. I z tych lasków korzystali właśnie właściciele, czyli chłopi, budując sobie meble, budując sobie domy, budując i cały czas dosadzali. Czasami były to siewki. A dzisiaj łapę położyło państwo właśnie w każdym elemencie, w każdym punkcie. I raz, że we własnym lesie nie możesz zrobić to, co chcesz, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że sami robią więcej szkód, niż by się wydawało. W dawnych czasach leśnik czy nadleśniczy to był ktoś. Dzisiaj to jest służący partii czy też jakiejś grupie interesów, bo trzeba zarobić. Ale to zarabianie polega zupełnie na czym innym i zupełnie gdzie indziej są schowane pieniądze. Zupełnie gdzie indziej w lesie, bo las to jest nieustający właściwie mechanizm przyrody, który cały czas daje. Bur to jest słowo dasz bur, tak? Tak myśliwi mówią, bo taka jest rzeczywistość, dasz bur, bo tutaj są niezmierzone sytuacje, w których człowiek może tylko czerpać korzyści, ale pod jednym zasadniczym wpływem. Mądrej, szalenie mądrej, nie tyle gospodarki, co uczciwości wobec przyrody. I to jest podstawa, nic więcej. Nie potrzeba nic więcej. Dziękuję Ci bardzo za ten wpis i bardzo wszystkiego najlepszego. I dasz bur.